No dzień dobry, moje kochane koziorożce. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Czytanie jest oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 16 do 22 października 2023 roku. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi, więc bierzcie tylko i wyłącznie to, co jest dla Was, a resztę zostawcie. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem, jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, dlatego bardzo proszę, szczególnie moich nowych widzów, o zapoznanie się z tymi informacjami. No i kochani, łapeczki w górę, komentarze, subskrypcje, udostępnienia. Wszystko to jest bardzo, ale to bardzo mile widziane i dziękuję Wam bardzo mocno za każdą formę wsparcia. Dobra koziołki, lecimy. Co się będzie działo wewnątrz Was w nadchodzącym tygodniu? A co może przyjść niespodziewanego z zewnątrz? Co w miłości u osób, które są w związkach, w relacjach? A co u moich singli? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada bądź przekaz dodatkowy. Ok, zobaczmy sobie runę tygodniową dla Was na nadchodzący tydzień. Tivas. Kochani, Tivas jest runą męstwa, runą odwagi, zdecydowania, ale też takich nowych ścieżek, nowych obowiązków, nowych możliwości. Mówi o takim przejęciu przywództwa, że tak powiem, w swoim życiu. Mówi o byciu dobrym przywódcą i o indywidualności. Dla mnie zawsze jest to taka runa mówiąca o danym kierunku, który jest nam w jakiś sposób przeznaczony i z którym sobie pięknie poradzimy, mimo właśnie jakichś górów, lasów i tak dalej. Jesteśmy jak ten wilk tutaj. Znamy swoją drogę, znamy swoją ścieżkę i z odwagą ruszamy przed siebie. Piękna runa, piękna runa. Dobra, talia dopowiadająca jest, no i lecimy. Co się będzie działo wewnątrz Was, kochani? Dwójka buław, no część z Was stoi przed jakąś ważną decyzją, przed jakimś ważnym wyborem. Są dwie jakieś ścieżki, które się przed Wami otwierają. Dwójka buław często mi pokazuje, że jedna z tych ścieżek już jest tą, którą znamy, którą kroczyliśmy. Druga może być zupełnie nowa, albo oczywiście to mogą być dwie zupełnie nowe ścieżki dla Was. Zobaczmy sobie, o co chodzi z tym dylematem, co to są za ścieżki. Co to są za możliwości? Nad czym się tutaj tak będziecie głowić? Szóstka pentakli. Piątka kielichów. O, dziękuję. I szóstka buław. Czwórka pentakli, ósemka pentakli, dwójka kielichów. Dobra, kochani, dla części z Was mam wrażenie, że jest to kwestia oferty jakiejś współpracy albo oferta inwestycji, bo pojawiło nam się dużo pentaklowych kart, co może świadczyć o tym, kochani, że część z Was otrzymało propozycję albo ma szansę zainwestować w coś, co może potencjalnie przynieść Wam sukces. Ale tutaj z tą piątką kielichów jest jakiś żal z przeszłości, coś, co Was trzyma i nie pozwala Wam pójść, nie pozwala Wam wyjść poza strefę komfortu. Jest to szansa na rozwój, jakąś współpracę. No i kochani, to jest ten dylemat, nad którym się będziecie głowić. Wchodzić w to, czy nie wchodzić? Wchodzić, czy nie wchodzić? Dwójka buław, zobaczmy, no pod dwójką buław, kochani, jest gwiazda, więc kochani, powiem Wam od razu, że to jest szansa na spełnienie Waszych marzeń i mimo, że tutaj są jakieś sprawy z przyszłości, które potencjalnie mogą Was blokować w podjęciu tej decyzji, kochani, jest to naprawdę obiecująca możliwość. Dla części z Was tą piątką kielichów i dwójką kielichów może ktoś chcieć powrócić do Waszego życia. Jakiś partner, ekspartner, przyjaciel, członek rodziny, może chcieć Wam coś zaoferować, może chcieć wyrównać energię, która gdzieś tam była między Wami, pomimo, że coś się wydarzyło trudnego. No i kochani, no z tą szóstką buław albo chce stałego związku, albo chce odnowienia tej relacji, albo chce sukcesu. Kochani, Wy myślę, że potencjalnie też widzicie tutaj sukces w tej relacji, ale Wasze serce może być trochę zamknięte na tą osobę. Tutaj ta sytuacja wymaga zdecydowanie naprawy, włożenia troszeczkę energii w naprawę tych więzów, ale tak jak mówię, pod spodem jest gwiazda. Gwiazda jest symbolem uleczenia, więc dla części z Was jest tutaj zdecydowanie szansa na naprawę tej relacji. Oczywiście decyzja zawsze należy do Was, moje drogie koziorożce, ale od razu Wam mówię, że tutaj jest potencjał w wyborze tej relacji, tej inwestycji, czy cokolwiek to dla Was będzie. Mhm.
Okej, no to zobaczmy, co z zewnątrz. No z zewnątrz, kochani, jest słońce, więc nawet jeżeli właśnie to słońce odbija się tą, odbija tą relację, inwestycję, czy cokolwiek to jest, no jest to bardzo szczęśliwa karta, mówiąca o sukcesie, mówiąca o świętowaniu, mówiąca o radości, klarowności też, więc jeżeli potencjalnie ktoś idzie w waszą stronę, ma bardzo szczere zamiary, ma szczere intencje, mówi wam prawdę, więc tutaj też nie musicie się martwić, że coś jest ukryte, czegoś nie dostrzegacie. Słońce to radość, słońce to dobre, dobre inwestycje, słońce to dobre wydarzenia, fajne spotkania, szczęście, tak? Zobaczmy to słońce. Słońce dla mnie to również dzieci, kochani, dzieci, więc może jakieś spotkanie z dziećmi. Ale też słońce to jest karta dla mnie prawdziwej miłości, więc tutaj też może chodzić właśnie o spotkanie swojej prawdziwej miłości. Zobaczmy to słońce. Dwójka pentakli. Dziewiątka buław. Dziesiątka buław, okej. Okay. No i słońce po raz kolejny, trójka pentakli, rydwan. Kochani, powiem wam tak, że ktokolwiek do was idzie i cokolwiek do was idzie, faktycznie jest to jakaś nowa możliwość, na którą czuję, że to wy właśnie jesteście zablokowani, albo może właśnie ta osoba w jakiś sposób była zablokowana w przeszłości. Powiem wam tak, że jeżeli jest to osoba, która faktycznie idzie do was właśnie, żeby naprawić relacje, albo żeby chcieć z wami współpracować, mam wrażenie, że ta osoba bardzo dużo przeszła i w ostatnim czasie musiała bardzo mocno napracować się, nażonglować w swoim życiu, żeby zakończyć jakiś trudny rozdział, bo z dziesiątką była w ten rozdział ewidentnie jest zakończony, dlatego też przychodzi do was po jakieś swoje szczęście, po pójście naprzód, po współpracy, po przyjaźń, po związek, cokolwiek to jest. Myślę, kochani, no i tutaj spotkać się może troszeczkę z chłodem z waszej strony, ale też taką oceną. Ale widzicie, jest głupiec, jest trójka była, więc tutaj jest szansa na pójście do przodu zdecydowanie. Moi drodzy, myślę, że ta osoba, jeżeli jest to osoba, bardzo, bardzo dużo przeszła w swoim życiu, naprawdę, albo w ostatnim czasie. Były jakieś blokady, były jakieś trudności, ale ta osoba nie poddawała się, bo chciała zakończyć tę sytuację, być może właśnie dla was, moi drodzy, być może właśnie dla was, żeby właśnie naprawić tę relację z wami, albo żeby zacząć jakąś współpracę z wami, jeżeli jest to bardziej na stopie, nie wiem, zawodowej, tak? Może ta osoba pracowała na dwa etaty, może ta osoba musiała się nieźle nagimnastykować, żeby zakończyć jakąś starą umowę, może żeby właśnie zakończyć jakąś inną współpracę z kimś albo jakiś związek z kimś, ale naprawdę dużo, dużo miała na głowie, ale cokolwiek to było, jest już zakończone i ta osoba jest gotowa, żeby wkroczyć w waszą przestrzeń i żeby zbudować coś trwałego z wami. Ta osoba jest nastawiona na sukces, rydwan. Kochani, dla części z was jeszcze tutaj muszę powiedzieć, że to może być szansa na jakąś przeprowadzkę, wyjazd, na przykład w celu zbudowania czegoś, albo ta osoba będzie chciała się przeprowadzić do was, bo tu jest karta rydwanu, co dla mnie bardzo często symbolizuje właśnie wszelkiego rodzaju wyjazdy, przeprowadzki i tak dalej. Ale mówię, tu coś się zakończyło dla kogoś po to, żeby nowe mogło się rozpocząć właśnie z wami. I ta osoba jest nastawiona na sukces, na dobrą współpracę, na fajną przyjaźń, na osiągnięcie gdzieś tam takiej stabilizacji razem z wami i na nowy początek. Tylko mówię, tutaj jest kwestia, jaką decyzję wy podejmiecie. Ta osoba pragnie być z wami, pragnie zbudować coś z wami, pragnie naprawić coś z wami, no i kochani, no będzie się o to starać, czuję, będzie się o to starać, ale mówię, mamy słońce, więc cokolwiek będzie wam mówić, cokolwiek będzie obiecywać, cokolwiek będzie robić, będzie to ze szczerych intencji, z głębi serca i z pełną klarownością, więc tutaj nie musicie się martwić, że coś jest niejasne, że coś oszukuje, że nie jest szczery, że nie jest szczera, tak? Tutaj jest pełna szczerość, mówię, z podwójnym słońcem. Dobra, co w stałych związkach? Zobaczmy. A w stałych związkach mamy księżyc. Księżyc może oznaczać tajemnicę, może oznaczać iluzję, może oznaczać jakieś niepewności. No, zobaczmy ten księżyc. O co chodzi z tym księżycem tutaj u was, moje koziołki? O, dziękuję. Cesarz wyleciał odwrócony i to bardzo szybko. Dziesiątka kielichów. Król mieczy, as mieczy, diabeł, paść kielichów, księżyc. No kochani, no część z was może sobie uświadomić jakąś nie bardzo fajną prawdę o swoim partnerze, o swojej partnerce. Kochani, dla części z was, jeżeli już jesteście w stałych związkach, możecie mieć do czynienia z bardzo apodyktyczną osobą. Kiedy cesarz odwrócony mi się pojawia, mówi o osobie, która jest bardzo egocentryczna, nastawiona na siebie, może być wybuchowa, może być, jakby to powiedzieć, no taka, no...
niefajna, po prostu niefajna i to bardzo niefajna. A zwłaszcza jeszcze, jeśli jest w połączeniu z królem mieczy, to może ta osoba krzywdzić was słowem, mogą być tu jakieś nadużycia słowne, jakieś takie rzeczy, ale nie wiem, czemu mam wrażenie, że część z was miała taką iluzję, że albo on się zmieni, albo ona się zmieni, albo to wszystko się zmieni, albo to była iluzja dotycząca was, że tak musi wyglądać szczęście, bo macie na przykład taki wzór rodowy, taki wzór od rodziców, tak, że nie wiem, matka też wiecznie słuchała od ojca jakiś obelg, albo właśnie w drugą stronę ojciec od matki i żyli jak no to ja też muszę tak żyć, więc tutaj są jakieś też schematy rodowe w to wszystko, mam wrażenie, kochani, włączone, ale część z was naprawdę uświadomi sobie w tym tygodniu bardzo ważną prawdę, że ma do czynienia po prostu z toksyczną osobą, ma do czynienia z trudną osobą, może ta osoba mieć jakieś uzależnienia, mamy tutaj tego pazia kielichu, więc może nadużywa alkoholu i po alkoholu gdzieś tam się w ten sposób zachowuje, ale część z was uświadomi sobie, że właśnie żyje w iluzji i to, co uznawaliście za prawdę, za szczęście, za normę, być może wcale takie nie jest, no właśnie, siódemka mieczy, że może sami siebie oszukiwać w tej kwestii, mieliście jakieś klapki na oczy, no i część z was będzie podejmować decyzję, że czas po prostu skupić się bardziej na sobie, na swoich potrzebach i być może zakończyć tą relację, albo wprowadzić jakieś ważne granice do tej relacji, jeżeli chcecie, żeby to dalej funkcjonowało. No ale ponieważ jest tutaj król mieczy, myślę, że część z was będzie decydowało się na zakończenie tej relacji. Dla części z was, kochani, jeżeli jest to jakaś świeższa relacja i na pewno nie jest relacja, która jest zalegalizowana, no kochani, dla części z was tajemnica, która wyjdzie, może być taka, że wasz partner, partnerka wcale nie ma rozwodu z poprzednią partnerką. I ta może wyjść na jaw, że tu było cały czas jakieś... Czekajcie. Jakieś oszustwo, kłamstwo, manipulacja i że... no i że właśnie być może właśnie ta wasza osoba wcale nie ma jakichś takich szczerych zamiarów wobec was, tak? Albo się bawi wami, albo po prostu gra na dwa fronty. No i część z was też będzie się decydować zakończyć tą relację. Mhm. Okej, okay, single, singlaczki, co u was? A single mają szóstkę buław. No kochani, będziecie mocno zwracać uwagę w tym tygodniu. Będziecie przyciągać, będziecie cieszyć się... Takim sukcesem, takim błyskiem w oczach innych. Ludzie będą patrzeć na was i będą mówić: wow, koziorożec, jak ty sexy wyglądasz, jak ty świetnie wyglądasz, promieniujesz taką cudowną energią i ogólnie nie mogę oderwać od ciebie oczu. Albo oczywiście możecie poznać taką osobę, od której, no kurczę, ciężko wam będzie oderwać oczy. Zobaczmy tą szóstkę buław. Dwójka kielichów. Ile tu kart nam wypadło? Trzy. Weźmiemy. Słońce, dziesiątka mieczy, sąd ostateczny. A, bo to, kochani, ktoś wraca do was. Kochani, to jest ta energia. To jest ta energia. To jest powtórka z rozrywki. Więc, kochani, tutaj wraca jakaś wasza bratnia dusza. Z dwójką kielichów zdecydowanie jest to bardzo mocne połączenie, więc od razu wam mówię, że to może być ktoś bardzo, bardzo ważny dla was, albo kto był swojego czasu bardzo ważny. I widzicie, no... tu jest powrót do przyszłości ewidentnie i ponownie pojawia nam się słońce, więc ta osoba może szczerze wam wyznać, co przeżyła, co się wydarzyło, jakie trudności ma za sobą, ale też, kochani, mam wrażenie, że ta osoba może cierpieć z powodu jakiejś przykrości, którą wam zrobiła, może żałować, że nie wiem, coś zrobiła, że wbiła wam noże w plecy, może karma wróciła do tej osoby i teraz ta osoba czuje się po prostu w taki sam sposób albo i gorsze. No mam wrażenie, moi drodzy, że to będzie po prostu jakieś zmartwychwstanie po prostu związku, zmartwychwstanie relacji, no i szansa na wyjaśnienie różnych rzeczy też z przeszłości właśnie z tą osobą. Powiem wam tak, że zawsze byliście na piedestale u tej osoby, więc nie wiem, co się wydarzyło, dlaczego się rozstaliście, ale ta osoba bardzo, ale to bardzo tego żałowała, tego rozstania. Czuła takie poczucie braku i takie utknięcie w miejscu właśnie w momencie, kiedy gdzieś tam się rozstaliście. No, może musiała gdzieś wyjechać, kochani, z tym rydwanem, może musiała gdzieś wyjechać, może musiała załatwić jakieś swoje sprawy, może, kochani, musiała wziąć rozwód, może musiała załatwić jakieś swoje formalności, nie wiem, co to jest, ale, kochani, wraca. Wraca po to, żeby ofiarować wam swój kielich miłości. No i teraz kwestia jest taka, czy wy przyjmiecie tą osobę, bo ja widzę, że to będzie dla was szok, to będzie dla was niespodziewane, bo być może część z was długo nie miała kontaktu z tą osobą, no i będziecie musieli właśnie dokonać jakiegoś wyboru. Powiem wam tak, no mówię, intencje są szczere u tej osoby i zdecydowanie jest tutaj szansa na jakąś reaktywację, na zakończenie na pewno starego cyklu.
No, ale też na właśnie jakieś spełnienie. Tylko, kochani, widzę, że u Was będzie bardzo dużo takich wątpliwości, co ja mam zrobić, co ja mam zrobić. I będziecie przede wszystkim myśleć głową zamiast sercem. Może właśnie to jest dobre, może trzeba będzie po prostu wyjaśnić jakieś sprawy, które miały miejsce między Wami, żeby oczyścić atmosferę i zrobić przestrzeń na nowe. Czy to na nowe wspólne, czy to na nowe osobno. Ale tutaj, kochani, będzie szansa na jakieś uwolnienie, wyjaśnienie czegoś, co się wydarzyło między Wami z przeszłości. Co też myślę, że dobrze na Was wpłynie, moje drogie kozioro. Więc jeżeli ta osoba się odezwie, nie blokujcie się na to, porozmawiajcie, wyjaśnijcie pewne rzeczy, żeby mieć taką też czystość sumienia, czystość taką, wiecie, wewnętrzną, żeby oczyścić po prostu atmosferę. O, tak bym to powiedziała. Dobra, rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. Kochani, siódemka kielichów. Siódemka kielichów może oznaczać, że będziecie mieć dużo różnych możliwości i nie będziecie wiedzieć, na czym się skupić, co wybrać, ale siódemka kielichów jest też dla mnie kartą takiego bujania w obłokach, fantazjowania i trzymania się z dala od ziemi, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju decyzje, co może nie być do końca dobre. Zobaczmy tą siódemkę kielichów. Czwórka buław, piątka mieczy, as mieczy, mag, szóstka kielichów, szóstka mieczy. Kochani, jeżeli to jest Wasza historia z tym rozstaniem z partnerem, z partnerką, to część z Was może zastanawiać się, co ma dalej zrobić, tak? Może w związku z mieszkaniem, jak ma się wyprowadzić, może tu być jakiś konflikt. Ale kochani, macie przy sobie jakąś bratnią duszyczkę, szóstka kielichów. Myślę, że jest to właśnie jakiś mag, jakaś osoba bardzo twórcza, bardzo kreatywna, może posiadająca swoją działalność, ale ktoś, kto zawsze jest przy Was i ktoś zawsze służy dobrą radą, dobrym słowem. Myślę, że ta osoba chętnie Was przygarnie, jeżeli będziecie potrzebować jakiegoś lokum, jakiegoś miejsca na swoją transformację. Może Wam zaproponować zamieszkanie razem, przyjazd, to może być ktoś właśnie z rodziny, z domu rodzinnego albo jakiś bardzo, bardzo bliski przyjaciel. I kochani, właśnie jeżeli właśnie to jest siódemka kielichów, czyli na zasadzie nie wiem, co mam teraz robić, nie wiem, jak mam się zachować, ta osoba może dać Wam tą klarowność, słuchaj, pakuj się, przyjeżdżaj do mnie i jakoś sobie z tym wszystkim poradzimy. Ale jeżeli, kochani, nie chodzi o tą bezpośrednio sytuację, może być po prostu jakaś konfliktowa sytuacja w domu. Mamy tą piątkę mieczy z czwórką buław. Dla mnie to połączenie zdecydowanie mówi o domu, o mieszkaniu, o jakimś Waszej takiej strefie z bliskimi osobami. Tutaj może być jakiś konflikt z kimś. Możecie się dowiedzieć, że ktoś zrobił coś za Waszymi plecami. Może Wy czegoś się lękacie. Tutaj będzie jakaś taka mała zawierucha, że tak powiem, ale która bardzo oczyści atmosferę i przyniesie pewnego rodzaju prawdę odnośnie być może właśnie jakiejś relacji, odnośnie temu, komu możecie ufać, komu nie możecie ufać. No i moi drodzy, wygląda na to, że część z Was... No jakby to powiedzieć, tutaj jest też taka, to jest taka dwojaka sytuacja, bo dla części z Was możecie się dowiedzieć, że właśnie jakaś relacja jest faktycznie godna zaufania i że jest to osoba, której możecie zaufać i pójdziecie naprzód z tą relacją, ale dla części z Was niestety jest tutaj energia zakończenia, więc część z Was może się przekonać, że pewne relacje po prostu nie są dla Was. Mam wrażenie, że ogólnie to jest czas przejrzenia na oczy dla Was w sferze przyjaźni, w sferze relacji z bliskimi, gdzie właśnie sami będziecie się przyglądać różnym rzeczom, będą olśnienia i będziecie wiedzieć po prostu, które relacje są takie, w które warto inwestować, a z których lepiej zrezygnować, bo są to osoby, które gdzieś tam niestety za Waszymi plecami robią niefajne rzeczy. Praca i finanse. Zobaczmy, co tutaj. Dziewiątka mieczy. Kochani, jakieś stresiki w pracy będą Was czekać. Czymś będziecie się bardzo martwić, przejmować. Będą jakieś nieprzespane noce. Dziewiątka mieczy też jest dla mnie moją kartą taką demonizacji tego wszystkiego, takiego czarnowictwa, że o Jezu, teraz to już będzie masakra, na pewno z tego nie wyjdę, nie poradzę sobie, zwolnią mnie, albo nigdy nie dostanę pracy, albo nie zarobię, albo coś, nie wiem, w ogóle nie wiem. Takie czarnowictwo totalne. Unikajcie tego, bo pamiętajcie, że jesteśmy sami magami swojego życia i sami kreujemy swoją rzeczywistość, więc jak będziecie tak mówić i myśleć, to to się spełni. To będzie taka samo spełniająca się przepowiednia, więc bądźcie uważni, że tak powiem. Zobaczmy. Król Pentakli. Świat. Wow, cesarzowa. Rycerz kielichów, wisielec, wieża, czwórka mieczy, as pentakli. Mhm.
No kochani, dla części z Was faktycznie może czekać jakieś zwolnienie. Od razu Wam tutaj mówię, tak? I będziecie się zamartwiać, co ja teraz zrobię, jak ja utrzymam rodzinę, jak ja utrzymam dzieci. Dla części z Was może kończyć się jakaś umowa z Wami i nie dostaniecie przedłużenia, tak? I to Was będzie tak bardzo stresować. Ale kochani, nie ma czym się stresować, bo ja widzę tutaj na horyzoncie coś o wiele lepszego, nawet z tą cesarzową. Dla części z Was macie szansę tutaj też założyć własną firmę. Jeżeli czujecie, że w czymś jesteście dobrzy i chcielibyście coś eksplorować, to może warto by było o tym pomyśleć, żeby pójść za głosem serca i coś całkowicie przebudować w swoim życiu, ale dla części z Was to wydarzenie będzie prowadzić do zupełnie właśnie nowego początku, który będzie równie stabilny, który będzie bardzo obiecujące. Część z Was właśnie będzie miała, że tak powiem, przymusowe wolne, wisielec, wieża i czwórka buław, to nie jest, i czwórka mieczy, to nie jest wolne, które jest, że tak powiem, wybrane przez nas, ale wymuszone trochę przez wszechświat, czyli z warunków zewnętrznych, ale ono będzie prowadzić właśnie do, tak jak mówię, do jakiegoś nowego początku, więc dla części z Was faktycznie może dojść do zwolnienia, może ktoś nie chcieć Wam przedłużyć umowy, może ktoś przymusowo was wysłać na jakieś wolne, nie wiem czemu, ale może coś takiego być i w tym czasie możecie sobie uświadomić, że kurde, to wcale nie jest praca, która mnie satysfakcjonuje. Może warto by było poszukać czegoś innego. Przepraszam, budzik mi się włączył. Więc kochani, będzie to jakiś rodzaj takiego przejrzenia, że tutaj będzie jakieś przymusowe wolne dla Was w tym tygodniu, może przez chorobę, może przez właśnie jakieś złe samopoczucie dla części z Was. Oczywiście też, czwórka mieczy czasami mówi o takiej regeneracji fizycznej, ale to będzie czas, kiedy albo znajdziecie jakieś rozwiązanie, albo przyjdzie coś nowego, co będzie, no patrzcie, no hello, patrzcie, co tu jest pod spodem. Królowa pentakli, trójka kielichów i dziesiątka pentakli. Czyli coś o wiele, wiele lepszego. Więc nawet jeżeli tutaj jakaś praca, niestety stracicie pracę, albo kochani, nie dostaniecie przedłużenia jakiejś umowy, idzie do Was po prostu coś kozackiego. Więc naprawdę nie ma czym się przejmować i nie ma czym się stresować. Tak Wam powiem. Okej, okay, rada. Pustelnik. Podążaj za głosem swojej duszy. To jest też dobry czas, żeby zajrzeć w głąb siebie i odnaleźć swoją ścieżkę. Zapytać się siebie, kim jestem, dokąd zmierzam. To jest dobry czas na medytację, to jest dobry czas na podążanie za sobą, tak, za sobą. Zagłębianie się w siebie i podążanie za sobą. Zobaczmy tego pustelnika. Jakbyście mieli okazję gdzieś pojechać do jakiejś samotni, gdzieś, żeby właśnie spędzić trochę czasu samemu, to też będzie dla Was bardzo, bardzo dobre. Czwórka kielichów. Myślałam, że coś wyleciało. Okej, okay. Księżyc. Powiem Wam tak, jeżeli tutaj martwicie się, jak sobie poradzicie sami, bez partnera, bez partnerki, to poradzicie sobie fantastycznie. Więc tutaj ważne jest, kochani, żeby nie karmić się iluzją, że ja sobie sama nie poradzę, że ja sobie sam nie poradzę. Poradzicie sobie po prostu rewelacyjnie, więc nie macie się czym przejmować. Ale kochani, to jest dobry czas, żeby naprawdę zajrzeć w głąb siebie i zyskać taką niezależność albo spojrzeć na siebie z innej perspektywy, bo mam wrażenie, że jest coś, czego w sobie nie dostrzegacie. Jakieś cząstki siebie, która jest pełna miłości, pełna niezależności, pełna świetnych pomysłów, pełna taka naprawdę, taka jest wow z tą dziewiątką pentakli. I tu jest dobry czas, kochani, żeby naprawdę przejrzeć na oczy i dostrzec to w sobie. Dostrzec, zaakceptować i pokochać całym sercem. Może chodzić też o jakiś cel w Waszym życiu, może założenie właśnie własnej firmy, może o jakąś niezależność finansową. Cokolwiek to jest, kochani, warto się temu przyjrzeć. Więc poświęćcie trochę czasu w tym tygodniu na medytację i poszukiwanie tych odpowiedzi. Okej, zobaczmy kartę wyroczni dla Was. Kryształowego aniołka. Bardzo różowe, życie miłosne. No patrzcie. Nowa lub powtórna romantyczna miłość już tu na Ciebie czeka. No właśnie. Dobra, pytanie i odpowiedzi na koniec, moje koziołki. Więc jeżeli macie jakieś pytanie bądź pytania, wybierzcie sobie 1, 2 lub 3, a ja już losuję Wam odpowiedzi na te pytania. 1, 2, 3. No to co? Lecimy. Odpowiedź numer 1 brzmi przebaczenie. Odpowiedź numer 2 brzmi zdobądź więcej informacji. I odpowiedź numer 3 brzmi odpuść. Dobra, kochani, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za wysłuchanie. Życzę cudownego tygodnia, powodzenia, no i widzimy się za niedługo. Buziaki, pa, pa.